Witam się, drop. Słuchajmy, w Hearthstone Klątwa Naxxramas i przechodzimy do kolejnego nowego rewiru. Tym razem jest to rewir konstruktorów. I co się tutaj zdziwiłem, mamy czterech przeciwników zamiast trzech. To już się naprawdę boję, co może być w leżu Żmii Mrozu. Ale przewiduję, że więcej niż czterech już nie będzie, bo widzimy tutaj niby było jakby puste miejsce, a teraz się zapełniło, więc już tak nie bardzo jest gdzie wcisnąć tą jeszcze jedną ikonkę. No, ale no. Ale okej. Tak więc wybijamy. Mamy tutaj łaciora. Za 4 manę zniszczy stronnika. Jeśli chodzi o niego, jest to dość taki nietypowy przeciwnik, dlatego na niego stworzyłem sobie inną trochę talię. Ale zaraz zobaczycie, czemu on jest nietypowy. I to bardzo nietypowy. Prosisz się o lanie. No, łacier jest temu nietypowy, ponieważ nie ma żadnych kart. On jest tylko sam w sobie, nie posiada żadnych innych kart. Dodatkowo, po raz pierwszy to nasz przeciwnik zaczyna. Właśnie od zaatakowania nas. Nie ciągnie też kart, więc niestety nie ma tak, jak ja to bym podejrzewał, że po prostu on będzie tracił, że będzie tracił życie z każdą kolejką za to, że będzie chciał wyciągnąć kartę, ale nie ten. Więc naprawdę w sumie, no, udało mi się mu go tylko zranić w ten sposób za pomocą tańczących mieczy, inaczej naprawdę tak średnio. Dobra, to zaczniemy w ten sposób. Dobra. O, tu mogę go zamrozić na przykład. Proszę bardzo. Okej. No właśnie, dzięki temu w sumie on nic nie jest w stanie zrobić. No, z tym się nie ma też co śpieszyć. No teraz prawdopodobnie mi go zniszczy za pomocą tego, no właśnie. A tym zaatakuję. Ogólnie kontroluję z ten, ale słabo to idzie, mi się wydaje. Dobra, zagramy teraz w ten sposób. O, i najpierw mam jest trochę słabo, no. Dobra. Mam lodowe pociski, ale że tak powiem, to nic mi nie da. No, tym goblinkiem może coś zaatakuje. Dobra. Nie, no jakby po prostu było tak, że faktycznie on straci za to te. A zamrozimy go znowu. Dobra. No, jakoś to poszło. Ale no ogólnie teraz będzie już słabo raczej. O, spoko. No i teraz zobaczymy, jak on zareaguje. No właśnie, tego mi zniszczy, a tym raczej się nie będzie przejmował. No właśnie. Super. No teraz już tylko, żebym dociągnął odpowiednią kartę, czyli właśnie znowu ognistą kulę i będzie dobrze. O, zniszczymy mu broń. Właśnie tu jestem ciekawy, co się stanie, bo ja pamiętam, że on dobierze kartę. O, i prawdopodobnie ta karta, no to właśnie będzie ten miecz znowu z powrotem. No właśnie, to kosztuje tylko 3 many, więc no. Się ogólnie trochę słabo z tym jest. Jest to trochę niesprawiedliwe, ale no to już jest mało istotne. Okej. No i to poszło dość szybko. Na szczęście. Mamy Grobulusa. Następnego przeciwnika. Tutaj już gramy normalną talią maga, więc
No tam po prostu musimy pouzywać parę na przykład jakichś tam obszarówek czy czegoś takiego. Z tego względu, że widzimy. Nie miał stronników w ogóle. No, dodatkowo też musimy mieć dużo prowokacji czy czegoś takiego, żeby się tam właśnie dobrze bronić. Okej. No, tu niestety odpuszczam. I on tu chyba właśnie, on chyba zawsze odpuszcza tą drugą kolejkę też. Znaczy tam w sumie swoją, no swoją. Swoją pierwszą. Okej, na szczęście tutaj on jeszcze przeżyje. Gorzej, bo przywołałem sobie tego gluta, on ten śluz, on tam ma 2-2, więc jakoś będę próbował go tym rozwalić. Nie wiem, bo jestem niemalże pewny, że on tego użyje. No właśnie. Dlatego tego to będę chciał jakoś załatwić, bo widzimy, że i tak żadnego stronnika nie przywołam, a no po prostu wiecie. Okej, siadło. No i kończymy na tym na razie. Ojku, jejku, no to tutaj niestety nasze miecze zginą. Ale w sumie nawet nie wiem, czy się nie opłaci mi tego przywołać, żeby on się zranił. Od razu, a przywołam go sobie. Niech się zrani, że tak powiem. Dobra. No, żebym miał ten 5 ataku. O, rany. Nie fajnie. Użyłbym sobie tego. Tylko problem w tym, że tu boska tarza nic nie pomoże, on tak zginie. Więc trochę słabo. Tu jakbym trafił wszystkim, no to by było coś z tego. No ten mi za to zginie. No nic, no trudno. Za to tym teraz sobie zaatakuję ze spokoju, bo na szczęście to nie jest heroik, że zabiera 2 punkty obrażeń, tylko zabiera 1, więc... No, więc na szczęście sobie śluzu nie przywołam. No to mógłbym miecza rozwalić, ale po co? Lepiej będzie chyba jak zaatakuje, tak wiecie, normalnie. Okej. Ale tutaj to tylko będzie miał 6 ataku, więc nic specjalnego. No, no i to już jest koniec tym samym. No, tak więc jest zwycięstwo. No widzimy, no jest ich 4, ale nie są jakimś to super wyzwaniem. Ten właśnie pierwszy, ten łacior. Pizdu. No łacior. Łacior był taki inny trochę i tam potrzebowałem innej talii niż zwykle, ale to... No. Mamy gluta, który jest zombiakiem. I lubi sobie zmieniać zdrowie stronników na 1. Ale ogólnie... jakoś w tej talii mi to nie przeszkadza. Raczej oni nie mają zbyt dużo HP. W takiej kontrolnej talii faktycznie mógłby to być problem, ale w mojej nie. No, to widzimy. Znaczy, no może to być jednak trochę problematyczne, ale... Ale jednak jakoś nie odczułem jakiegoś większego problemu. On zmienia chyba wszystkim. Nie wrogim, tylko po prostu wszystkim, no właśnie. Na heroiku zmienia tylko... Zapytałem zombiaki, czy chcą zjeść twój mózg. Ale powiedziały, nie jemy śmieciowego żarcia. Hehehehe. No tu mamy te szczęki. No i tu niestety coś karty nie idą. No właśnie, ale wracając, to nie jest heroik. Na heroiku już jest tak, że zmienia zdrowie wszystkich stronników na 1, ale tylko właśnie tym. Ale tylko wrogim stronnikom, czyli mi. A tutaj zamienia wszystkim. No nic, no muszę przywołać tego, no. Nie mam innej opcji trochę. W zawodzie bossa najbardziej cenię sobie
dziesiątkowanie. Albo nie. Mrożenie krwi w żyłach. No i nie fajnie, no nie mam nawet co zrobić teraz. W sumie jedyne co mogę zrobić, to sobie go wyciszę, o, żeby się po prostu nie przywołało więcej tych pajączków. Dobra. Teraz za piątkę mogę tym pocisnąć. Nawet się nie zorientuję. No. Wszyscy będą. Ups. No, to widzimy, nie użył tamtego, więc spoko. No to ja znowu przywołam tego, jeszcze tego wzmocnimy. No i spoko. No i koniec. No. To i tak już nic nie zmieni. Może tak powiem, i tak się zranił, więc tutaj walnę kulą ognia i koniec. Zawsze granie z glutem jest osiągnięcie. To prawda. No. Wątpię, żeby to była prawda, ale no. Ale fajnie jest to. Kto teraz zeżre te wszystkie nadliczbowe zombie? Że po prostu on zawsze mówi z tym osiągnięciem, z przegraną, jak już jest takie faktycznie koniec. Że już 100% wygrana. No w sumie nigdy z tym nigdy nie przegrałem. Z tym chyba, też chyba nie przegrałem. Z tym przegrałem za pierwszym razem, bo nie wiedziałem, wiecie. Ale Tadius. Dość ciekawa rzecz. Z tą zamianą. To aż normalnie mi się przypomina mój kapłan, który właśnie też tak operował tymi zamianami życia z tym wszystkim. Jaina kontra Tadius! Muszę być posłuszny! Okej. Ogólnie fajnie, dzięki temu można fajnie, że tak powiem, wzmacniać sobie tych stronników strzałem, bo wtedy to się zmienia HP z atakiem, potem znowu się HP z atakiem zamienia, to się w sumie dzieje co kolejkę. Więc naprawdę tu można sobie tak fajnie boostować przeciwnika. Jak z nim grałem pierwszy raz, to tak praktycznie Amanim skończyłem całą grę. W ten sposób. O, jest i pan Amani. Dobra. I tu widzimy, tu się odwraca. Ups. No to niestety nie tym razem. No nic, no to Worgen. Worgen akurat. Worgenowi się póki co nic nie stanie, jeśli chodzi o tą zamianę. No. No bo koleś miał przeciążenie i już nie wyszło tak fajnie, dobra. No i teraz patrzcie, on znowu tego użyje, no i dzięki temu ja będę miał więcej życia. Więc spoko, a potem i tak go znowu zranię i będzie miał więcej ataku przez to. Więc naprawdę fajnie. Tu bym ryzykował tym. No i tu Benz i mamy, widzimy, i ma 3-3. O, to akurat z nim się to nie sprawdziło trochę. A on miał nieregularne życie i po prostu... Oj, tutaj coś widzę jest nie tego. A, spróbujemy, może się uda. O, nie za dużo się udało, ale... Ale dobra, tutaj ta furia wichru działa, więc spoko. Dobra, no tego mogę rozwalić w ten sposób. Tego sobie wzmocnię. No to widzimy, że z nim jest akurat trochę inaczej niż z Amanim. Ten praktycznie
się leczy i się odlecza i tyle. Tego bym użył, ale nie. No i okej. Oj, to będzie o, ale z tym gargulcą to będzie kozackie. No i się skończyło. No i teraz trochę przypał. Bo tego tak sobie nie rozwalę. No, użyjmy tego. No, bo to już w następnej kolejce po prostu sobie walnę tym pociskiem i to się skończy zabawa. No. Potępieni czekają na rozkazy. No, ale co to zmieni? To już nic nie zmieni. Że tak powiem. No, bo on by w sumie nie chciał mu służyć, ale był takim, wiecie, takim sługusem, więc on nam podziękował za to. No i okej, tym samym przeszliśmy rewir konstruktorów. To nie był jakiś po prostu kozacki rewir, że tak powiem. Tylko ten właśnie łacier coś mnie może zaskoczył. Tutaj właśnie sobie jeszcze nie oglądałem tych późniejszych kart, bo na przykład mam szalonego naukowca, on doszedł. Coś tam jeszcze o tego zombiaka, ten zombiak też doszedł. No ale zobaczmy te nowe, że tak powiem. Właśnie, mamy tą duszę. Wycisz wszystkich pozostałych stronników, mamy Feugena. I mamy Stalaga. Gdy zginą w tej samej turze, no to przywołuje się Tadius. Więc ogólnie fajna rzecz. Tylko właśnie, czy w sumie dobrze to działa chyba z kartą druida. On tam ma takie coś, że zniszcz położnych stronników i w ich miejsce coś tam przywołaj. No. Więc to jest naprawdę fajne. Ale ogólnie są mocni, też mi się tak wydaje. No jednak 7 ataków za 5 many, albo tutaj to zdrowie też. No są spoko, tylko właśnie trzeba fajnie by się z nimi się jakoś zgrało, żeby tego Tadiusa też przywoływać, jakoś ich zabijać specjalnie w tej samej kolejce. Jak już wydaje ten hajs, że tak powiem, na to, że bawię się w ten rewir konstruktor, znaczy w ogóle się bawię w Naxxramas i biorę te karty, to właśnie coś, żeby mieć tą przewagę nad innymi, którym było szkoda te 700. I właśnie coś stworzyć sobie z tych takich właśnie legendarnych kart. Ale no cóż. To było na tyle w tym odcinku. Tak więc do usłyszenia i na razie.